59 zmiana uchwały miasta w sprawie ustalenia trybu udzielenia rozliczenia dotacji oraz trybu zakresu kontroli prawidłowości wykorzystywania dotacji udzielonych dla szkół i placówek publicznych oraz niepublicznych wprowadzonych na terenie gminy Wiejskiej przez osoby fizyczne i prawne. Referuje pan Andrzej. Bardzo proszę. Szanowni Państwo, w związku ze zmianą ustawy o systemie oświatowym artykuł 80-90 proponujemy wprowadzić zmianę w załączniku do uchwały 1057-09 Rady Miasta Krakowa z 9 września 2009 roku w sprawie ustalenia typu udzielania i rozliczenia dotacji oraz typu i zakresu kontroli prawidłowości wykorzystywania dotacji udzielanej dla szkół i placówek publicznych oraz niepublicznych. W proponowanej ustawie, przepraszam, uchwałę, są wymienione, jest wymienione 16 punktów, które muszą być zgodne z ustawą, która obecnie funkcjonuje. Bardzo dziękuję. Druk nie ma opinii żadnej komisji. Czy są opinie komisji? Nie widzę. Stanowiska klubu radnych. Nie ma, otwieram dyskusję. Ktoś z Państwa? Bardzo proszę, pani radna Patelnia. Chciałabym zapytać o kilka rzeczy, których nie wiem i chciałabym się dowiedzieć. Chciałam zapytać o proponowaną zmianę w paragrafie 7, gdy dodaje się ustęp 7 w brzmieniu: szkoła lub placówka publiczna przekazana do prowadzenia osobie prawnej nie będącej jednostką samorządu lub osobie fizycznej na podstawie umowy. I chciałam zapytać tak, czy jeżeli placówka dotychczas jest publiczna i przekazana innej, czy ten zapis należy rozumieć, że chodzi o przekazanie publiczne i ona dalej zostaje publiczna? Czy może być także niepubliczna? I chciałam zapytać, czy może być przekazana w ciągu roku szkolnego, bo z tego artykułu, tak, z tego zapisu tak wynika. Ale jeszcze bardziej mnie jakby nurtuje użyty zapis w paragrafie 8. W projekcie jest, że dodaje się punkt 2b w brzmieniu: organ prowadzący szkołę, o której mowa w paragrafie 4 ust. 4, w informacji o faktycznej liczbie uczniów przedstawia również dane o faktycznym uczestnictwie uczniów w obowiązkowych zajęciach edukacyjnych. Chciałam zapytać, w jakiej formie projektodawca przewiduje to faktyczne dowody faktycznego uczestniczenia. Czy to mają być cera dzienników lekcyjnych z ocenami na bieżąco wystawianymi, czy celowane strony obecności? I czy w razie czego takiej formy o faktycznym uczestnictwie nie należałoby ująć załącznikiem, żeby wszystkie szkoły robiły to tak samo? To mnie, że tak powiem, nurtuje i to chyba jeszcze nie, to już wiem, komu przekazuję. Pamiętam, nie dziękuję. Tyle. Bardzo dziękuję. Czy ktoś z Państwa odpowie na pytanie ten? A jeszcze pan Kiraz. Bardzo proszę. Szanowni Państwo, w związku z tym, że tutaj w tym druku jest sporo różnych zmian, to jest, no dobrze byłoby, żebyśmy mieli, nie wiem, pewnie po przyjęciu tekst jednolity, ale generalnie to jest 16 różnych zmian, 16 różnych zmian i no, trudno jeszcze tak powiem, czasami zorientować się, jakie to są zmiany w stosunku do dotychczas obowiązujących. W związku z tym mam taką pojedynczą możliwość takiego jednak omówienia tych najważniejszych zmian, które są proponowane w tym projekcie uchwały w stosunku do obecnego stanu, czy do obecnego stanu prawnego, zgodnie z uchwałą z 2009 roku. Czy mógłbym mieć taką prośbę, żeby te najważniejsze proponowane zmiany nam tutaj przedstawić? Dziękuję. Ja bym się dołączyła do tej samej prośby, już kiedyś to się pojawiło, żeby przy zmianach pisać brzmienie poprzednie i te, które będzie następowało, jeżeli zostanie zaakceptowane. Bo to jest też taka sprawa, która wymaga na bieżąco konfrontacji tekstu byłego i tekstu, który proponujemy. Czy ktoś z Państwa, czy Pan Dyrektor odpowie na pytanie Państwa radnych?
Przepraszam, że nie ma tutaj tekstu ujednolicowego albo jednolitego. Ale nie jednolitego, trzeba pokazać zmiany na tak, obok siebie. Na przykład proszę mi. Z dnia 9 września 2009 roku faktycznie było to łatwiejsze do odczukania. Za to przepraszam. Następnym razem obiecuję, że już będzie to poprawione. Odpowiadając na punkty i pytania Państwa, postaram się też szybciutko zdecydować fragment, w jakiej wystawie Planu Światowe teraz będzie wynosiło, będzie brzmienie tego punktu, a jednocześnie będzie też odpowiadało, jak będą kontrolowane obecności osób, które biorą udział w nauczaniu. I to jest paragraf poniżej, czyli 9 punkt w tym opisie, paragraf 8, 5a. Część dotacji przypadająca na dany miesiąc dla szkoły, o której mowa w paragrafie 4 ust. 4, wypłacona jest z uwzględnieniem danych, o których mowa w ustępie 2, w taki sposób, że pomniejszona ona jest o kwotę części dotacji wypłacanej w miesiącu poprzednim mężczyzn, którzy nie uczestniczyli w co najmniej 50% obowiązkowych zajęć edukacyjnych. To jest w ogóle nowość w ustawie prawo oświatowe. Nie, ale pani radna się pytała. Ale pani chciała, na jakiej zasadzie, ale jeżeli już zaraz dojdziemy do rzeczy, to teraz musimy wiedzieć, że jeżeli uczeń, to jest coś nowego, czy to nie było, jeżeli uczeń w szkole na kursie nie będzie uczestniczył. A czy jak będzie dokumentowany identyfikacja? Jak będzie dokumentowany? Prawo oświatowe nie mówi, jak będzie dokumentowane, natomiast wiadomo, że dzienniki lekcyjne są dokumentem, które wskazują, ile razy uczeń był w danej placówce. A dana placówka wypełnia formularze, które są tutaj załączone i podlegają one kontroli zgodnie z obowiązującym prawem. Bo dokumentowane są tylko przez dzienniki lekcyjne. Ja powiem szczerze, nie znam innej dokumentacji ucznia będącego w szkole. Przynajmniej na dzień dzisiejszy. Jeśli dopuszczam, pani radna pytała się, czy muszą być ksera dostarczone, ja myślę, że nie, od dyrektor własnym podpisem. Przepraszam, są załączniki, których organ, przepraszam, których placówka wypełnia, a natomiast jeżeli jest kontrola, to wtedy prosimy o dokumentację, czyli o dzienniki, no tak się zawsze to odbywa. Tak, chyba, tak, że się coś zamieniło, ale jeszcze nie wiemy. Nie, no. Czy możemy ustalić, wystarczy Państwu termin poprawek i wtedy można się dotykać ewentualnie i tak dalej. Szanowni Państwo, stwierdzam, że Rada odbyła pierwsze czytanie, która ten termin autopoprawek na dzień 11 grudnia i ostateczny termin złożenia poprawek na dzień 13 grudnia.